Dzisiaj zajmiemy się tematem, który był poruszany, ale bez podstaw teoretycznych. Witam wszystkich serdecznie w drugiej części tematu zasilaczy. I omówimy sobie dzisiaj filtry w zasilaczach stosowane. W celu poprawy właściwości w układach prostowniczych stosuje się elementy reaktancyjne LC. W związku z tym, że przy zastosowaniu cewki lub kondensatora zaraz za układem prostującym napięcie zmieniają się wymagania co do maksymalnej amplitudy napięcia zwrotnego i wymogów prądowych elementów prostowniczych, ta tabelka staje się mało aktualna. W związku z tym ta tabela przedstawia maksymalną amplitudę napięcia zwrotnego oraz największy impuls prądu w przypadku zastosowania pojemnościowego lub indukcyjnego filtra po prostowaniu jednopołówkowym, dwupołówkowym lub mostkowym. Gdybyśmy mieli układ mostkowy z indukcją, musielibyśmy zastosować ten wzór. To jest napięcie zwrotne, a to jest napięcie po zasilaniu, po prostowniku. To jest prąd maksymalny, a to jest prąd płynący do odbiornika. Dla wzmacniaczy lampowych buduje się filtry pojemnościowe, bardzo rzadko filtry indukcyjne, bo częściej zamiast filtrów indukcyjnych stosuje się filtry mieszane. W filtrach mieszanych często zamiast cewki, czyli dławika, stosuje się rezystory. Układy prostownicze z obciążeniem rezystancyjnym pojemnościowym znajdują zastosowanie w zakresie niezbyt dużych mocy, w zakresie kilkuset watów, to mogą być wzmacniacze audio. Mówię o takim filtrze. Układy prostownicze z zastosowaniem filtrów indukcyjnych stosuje się przy bardzo dużych mocach, gdyż właściwości filtrujące tego zasilacza pojawiają się ze wzrostem obciążenia. Układy te stosuje się głównie w wersjach 3 lub 6-fazowych, gdzie występują bardzo duże moce, bardzo duże prądy obciążenia. Układy mieszane łączą zalety obu filtrów i stąd mamy w nich dobre właściwości filtracyjne dla małych i dużych prądów obciążenia. W praktyce jednak częściej stosuje się prostowniki z filtrami pojemnościowo-rezystancyjnymi niż pojemnościowo-indukcyjnymi. Rozważmy sposób działania układu prostownika jednopołówkowego z kondensatorem włączonym w układ przedstawiony na rysunku. W czasie jednego półokresu prąd z uzwojenia wtórnego transformatora płynie przez obciążenie i przez kondensator, który jest jednocześnie ładowany. Czyli tu widzimy ta krzywa, to jest ładowanie napięciem kondensatora. W czasie drugiego półokresu kondensator się rozładowywuje. Rozładowywuje się przez opór odbiornika. W czasie następnego półokresu kondensator jest ponownie ładowany. Ładowany jest napięciem z uzwojenia wtórnego transformatora. Przebieg prądu płynącego przez obciążenie jest bardziej stabilny. Tutaj ta część wykresu. Jest bardziej stabilny, im większy jest opór obciążenia, im mamy większe RO. Jak wiemy, lampy charakteryzują się wysokim oporem wewnętrznym i dodatkowo stosowany jest transformator głośnikowy w obwodzie anodowym, stąd nie są wymagane bardzo duże pojemności w zasilaczach układów lampowych. W tym przypadku rozładowanie kondensatora następuje bardzo powoli, czyli tak jak mamy przebieg ten górny.
To jest rozładowanie kondensatora w układach lampowych. Jeśli jednak opór obciążenia jest mały, jak w przypadku wzmacniacza tranzystorowego, wtedy kondensator rozładowuje się bardzo szybko. To jest ta przerywana linia. Powoduje to duże zmiany prądu płynącego przez opór obciążający zasilacz w czasie jednego okresu prądu przemiennego. Stąd stosowanie wysokich pojemności w tranzystorowych układach wzmacniających ma swoje uzasadnienie. Czy jednak można tę pojemność zwiększać dowolnie? Mimo stosowania w zasilaczach bardzo dużych pojemności rzędu 20 do 60 mF do wygłodzenia tętnień napięcia, pojawiają się zakłócenia podstawowej częstotliwości 100 Hz. Źródłem zakłóceń są impulsy doładowujące kondensatory zasilaczu. Im transformator sieciowy i diody prostownicze mają mniejszą rezystancję, a pojemność kondensatorów filtrujących jest większa, tym chwilowa wartość natężenia prądu impulsów doładowujących jest większa, a ich czoło bardziej strome. Ale skąd 100 Hz, skoro w sieci mamy 50? Ano wynika to z prostowania pełnookresowego. Omawiałem to w poprzednim filmie. Czyli powtórzę. Im transformator sieciowy i diody prostownicze mają mniejszą rezystancję, a pojemność kondensatorów filtrujących jest bardzo duża, wtedy chwilowa wartość natężenia prądu impulsów ładujących jest duża. Stromość może być bardzo duża, a rozładowywanie może być mniej strome, bo mamy bardzo wysoką pojemność kondensatorów. Pamiętajmy, że ładowanie wtedy się nachyla coraz bardziej. We wzmacniaczach, których stopnie mocy pracują z małą wartością prądu spoczynkowego, wspomniane zakłócenia nie są zauważalne, bowiem są maskowane przez sygnał użyteczny. Dlatego też doświadczenie kolegi z innego kanału poświęconego Audio Vintage, gdzie kolega w PW3015 zwiększył 10 razy pojemność kondensatorów zasilaczu, doświadczenie to nie wykazało takich zakłóceń. W PW3015 mamy około 15 W mocy wyjściowej z małym prądem spoczynkowym, więc właśnie dla takich urządzeń warto zwiększyć pojemności w zasilaczu więcej niż podpowiada rozsądek. Wtedy te urządzenia mogą zaskoczyć swego użytkownika stanowczą poprawą brzmienia. Trzeba dodać, że bardzo wysoka pojemność kondensatorów w zasilaczu powoduje wielkie obciążenie prądem diody prostownicze i uzwojenie transformatora, jedno i drugie. Gdy diody są o małej wartości dopuszczalnego prądu szczytowego, ich awaria może nastąpić bardzo szybko. Jak więc można udoskonalić zasilacz bez szkodliwych, niezamierzonych efektów? Po prostu zastosować dławik. Ale o tym opowiem za chwilę. Wpierw opiszemy działanie indukcyjności jako obciążenia filtracyjnego. W czasie przepływu prądu przez dławik, czyli jak tu płynie prąd, gromadzi się w nim energia. Czyli jak mamy pierwszą połówkę, gromadzi się w dławiku energia. W następnej połówce pole magnetyczne z tego dławika oddaje energię do odbiornika. Ze wzrostem indukcyjności maleje współczynnik tętnień. Gdy omega L przez R0 wzrasta, taki przebieg napięcia jest bardziej liniowy i zbliża się do stałego. Omega L przez R0 jest nieskończone, wtedy mamy stały przebieg napięcia. Jeżeli omega L przez R0 jest wartością zerową, wtedy napięcie nam się i prąd nam się zmieniają wraz z napięciem i prądem dostarczanym z transformatora. Tutaj mamy dla przykładu przebieg, kiedy omega L do R0 równy jest 10. Czyli wniosek jest taki,
że właściwości filtracyjne takiego układu poprawiają się również ze wzrostem prądu obciążenia. Układy mieszane. Jak już powiedziałem, w układach mieszanych mamy zalety obu typów filtracji tętnień napięcia zasilającego. Najczęściej tworzy się filtr typu PI. Jest to filtr dolnoprzepustowy. Kondensator ładuje się z transformatora do szczytowego napięcia prądu zmiennego w czasie jednego półokresu i trochę rozładowywuje się w czasie następnego półokresu. Dławik przeciwstawia się zmianom tego prądu i powoduje przepływ przez obciążenie wygładzonego prądu stałego. Drugi kondensator, czyli ten za dławikiem, ma za zadanie jeszcze bardziej poprawić stałość napięcia na obciążeniu. Filtr typu T z dwoma dławikami odznacza się lepszym filtrowaniem niż filtr typu PI, czyli taki jak tu mamy na rysunku, ale ma za to na wyjściu mniejsze napięcie w tych samych warunkach zasilania. No i dławiki zabierają dużo miejsca w zasilaczu. Istnieje też problem takiego ustawienia ich położenia, żeby oddziaływanie ich pól magnetycznych oraz pola transformatora na siebie było jak najmniejsze. Z tego powodu polecam filtr typu PI z jednym dławikiem. I tu mamy przykład zasilacza, w którym wykorzystano filtr typu PI. To jest pierwszy kondensator, czyli ten, to jest dławik, czyli to, i drugi kondensator, czyli ten. I tu mamy wyjście na tej wtyczce napięcia do obciążenia. Jak policzyć wartość kondensatorów i indukcyjności w tym filtrze? Wartość pierwszego kondensatora to 50 wartości prądu nominalnego przez napięcie U0 występujące na odbiorniku. Natomiast dla indukcyjności wyznaczamy taką zależność. L razy C', czyli wartość tego kondensatora, równa się 2,5 F, czyli jest to współczynnik osłabienia pulsacji dla 100 Hz. Może mieć wartość 50. W praktyce przy małym poborze prądu i we wzmacniaczach w klasie A można stosować filtr typu PI RC, gdzie zamiast dławika używamy rezystora, gdyż taki układ daje lepsze wyniki, gdy obciążenie jest stałe. Opornik zwiększa czas potrzebny na ładowanie i rozładowywanie kondensatora. Jak widzimy, korzystnie jest stosować dławiki, czyli te układy, w zasilaczach wzmacniaczy tranzystorowych o dość dużej mocy wyjściowej, także w układach w klasie AB lub B. Następnym razem omówimy stabilizatory. Wiecie, że neonówką można stabilizować napięcie? Nie tylko diodą Zenera i stabilizatorami na układach scalonych. Także neonówką. Ale jest to dzisiaj bardzo mało wykorzystywane. Omówimy sobie, w jaki sposób zrobić zasilacz stabilizowany napięcia anodowego. Podam jakiś przykład. Więc do następnego razu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.